Sieć World Wide Web jest częścią internetu, sieci, która łączy miliony komputerów na całym świecie. Sieć World Wide Web zawiera ogromną ilość informacji, do których możesz uzyskiwać dostęp ze swojego komputera za pomocą przeglądarki sieci web. Oto kilka porad dotyczących poruszania się po sieci web przy użyciu przeglądarki Internet Explorer. Jak inne programy systemu Windows, program Internet Explorer można uruchomić z menu Start. W sieci web są miliony witryn, a każda z nich ma unikatowy adres, adres URL. Możesz odwiedzić witrynę, wpisując jej adres tutaj, na pasku adresu. Następnie kliknij ten przycisk. Widzisz, jak witryna sieci web jest wyświetlana w przeglądarce? To jest strona główna witryny sieci web, ale większość witryn składa się z wielu stron. Strony są ze sobą połączone za pomocą łączy, którymi mogą być tekst lub obrazy. Zauważ, że wskaźnik myszy umieszczony nad tym wyrazem zmienia się w dłoń. Znaczy to, że jest to łącze do innej strony sieci web. Aby przejść do tej strony, kliknij je. Aby wrócić do już oglądanej strony, kliknij przycisk Wstecz. Natomiast, aby wrócić do strony wyświetlanej po uruchomieniu przeglądarki sieci web, kliknij przycisk Start. Jeśli szukasz informacji, ale nie wiesz, gdzie zacząć, możesz przeszukać sieć web. Wpisz w polu wyszukiwania kilka słów lub wyrażenie związane z interesującym Cię tematem. Postaraj się o jak największą dokładność. Następnie kliknij tutaj. Pojawi się lista wyników wyszukiwania. Zauważ, że możesz zmienić aparat wyszukiwania wykorzystywany przez przeglądarkę Internet Explorer do uzyskiwania wyników. Gdy znajdziesz wynik wyszukiwania, który wydaje się właściwy, kliknij Łącze, aby przejść do strony sieci web pokazanej w wynikach. Gdy odkryjesz stronę sieci web, którą chcesz odwiedzać regularnie, możesz ją zapisać jako ulubioną, aby nie musieć pamiętać jej adresu. Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij polecenie Dodaj do ulubionych. Po kliknięciu przycisku Dodaj, adres znajdzie się na liście Ulubione. Aby przejść do listy ulubionych, kliknij ten przycisk. Oto strona, którą właśnie dodaliśmy. Aby otworzyć kilka stron sieci web jednocześnie i szybko przechodzić między nimi, możesz przeglądać je na kartach. Kliknij tu, aby dodać nową kartę. Wpisz adres strony i możesz przełączać się między stronami sieci web, po prostu klikając karty. Przeglądarka sieci web to jedyne narzędzie, jakiego potrzebujesz do eksplorowania sieci web i szybkiego uzyskiwania dostępu do ulubionych witryn.